Cześć wszystkim, dawno mnie w sumie tutaj nie było, bo aż 3 tygodnie. A to tylko dlatego, że w międzyczasie lekki zbieg niefortunnych zdarzeń się zdarzył. Bo na początku byłem tydzień chory, poszedłem do szkoły i znowu byłem chory. Nie moja wina, jakby. I dzisiaj, słuchajcie, witam w odcinku, w którym będę stroić swój pokój na święta. Bo uświadomiłem sobie, że święta w sumie już całkiem niedługo, więc no, także zapraszam. Trzeba by się, słuchajcie, zająć tym, czego wy ostatecznie mimo wszystko nie widzicie, czyli tutaj blatem pod półkami. Tutaj bym chciał sobie dać lampki, jakieś ładne stojące ozdoby, które gdzieś tam posiadam. Tylko najpierw by trzeba tutaj troszeczkę posprzątać. Strasznie to śmierdzi, ten środek, i generalnie jest taki tłusty, ale on dobrze czyści, więc dobrze go zastosować gdzie nie gdzie. Też bym troszeczkę tu odkurzył PlayStation. Tutaj mam taką skrzynkę. Te kartony to są w ogóle pewna rzecz, która gdzieś tam będzie w międzyczasie jako jeden ze specjali, ale to zobaczycie jeszcze. Ale rozchodzi się tutaj o tą skrzynkę, bo tutaj jest dużo takich fajnych fantów. Na pewno gry na PlayStation, ale pod spodem jest chyba 3 zestawy lampek, do których baterie trzeba zmienić. Jedne takie ciepłe, te chyba się świecą na kolorowo, a są jeszcze jedne, ale to są lampki, które świecą na niebiesko po prostu. Wydaje mi się, że warto by było troszeczkę odkurzyć te półki, więc ja to zrobię na szybciutko. Te półki w ogóle kosztowały jakieś, nie wiem, bardzo mało, około 150 zł za 3 sztuki, a są fenomenalne jakościowo, takie wiecie, no bardzo fajne one są, kurczę, służą mi już tyle lat. Dobra, czyli mamy posprzątane jak gdyby póki co. Wydaje mi się, że słuchajcie, z takich małych drobiazgów, to zamiast tego ziomeczka z Fortnite'a umiejscowiłbym tutaj takiego ziomeczka. I on tutaj idealnie się mieści. Na tej półce, słuchajcie, natomiast myślę, że ten kubek bym zostawił i zrobiłbym temu kubkowi, temu creeperowi taką fajną czapkę potem Mikołaja, którą zrobię własnoręcznie. A tutaj bym dał takie skrzata. Myślę, że ten skrzat tutaj będzie idealnie pasował. Jak już zaczynamy rzeczywiście od takich drobiazgów, to ja mam, słuchajcie, łańcuch i taśmę dwustronną. Więc tym łańcuchem też bym tutaj przyozdobił co nieco. I mam tą taśmę dwustronną i wydaje mi się, że całkiem spoko pomysłem byłoby jakieś takie, wiecie, przyozdobienie tego tym łańcuchem tutaj półek. Biorę ten łańcuch. Zaczniemy sobie od tej strony. I na razie póki co git. Dobra. I to będzie ładnie wyglądać, słuchajcie. Świetnie, bardzo ładnie to wygląda. I wystarczy tego. Stop. Ucinamy. Czy to wygląda dobrze? Wydaje mi się, że nie jest źle. Jak to się poświetli jakimiś lampkami, wydaje mi się, że idealnymi kandydatami są te lampki. Chociaż wydaje mi się, że jednak rozsądne będzie bardziej użycie tych lampek, bo one są niebieskie, a ja mam taką, wiecie, kolorystykę niebieską na kanale. Uwaga, wymieniłem baterie i czy działają? Jest, dobra. No, może nie jest ich jakoś mega dużo, ale tak, żeby tutaj ozdobić. I bateria wypadła, świetnie. Chociaż tutaj są LEDy, więc bardziej myślę rozsądnym będzie ozdobienie tutaj. Tutaj pięknie, bo to jeszcze w kadrze chyba się zalicza. No i zamaskowanie tutaj tych baterii. Wydaje mi się, że wygląda to fajnie. Jako kolejny krok chciałbym wymienić baterie w tych lampkach. I uwaga, czy działają? Działają, tylko widzicie, to jest po prostu dyskoteka, więc jakby nie jestem pewien, czy chcę to używać. Dobra, i tu sobie damy to. Tu postawimy tego zioma.
Wygląda to dobrze, wygląda to świątecznie, słuchajcie. Słuchajcie, w czasie kiedy rozładował się aparat, a w telefonie mam 5%, to wytnę mniej więcej części do szopki Mikołaja dla Clippera. Będę się niepotrzebnie, słuchajcie, patyczkował. Biorę taśmę. Taśmą to przykleję, a nie klejem, nie nawet czy złapię, więc jakby, dobra, odklejone. I pomponik przyklejamy w taki sposób, też tam gdzie nie ma ołówka. To jest czapka dla Creepera, słuchajcie. Postarałem się niesamowicie. Mam przygotowany tutaj przyklejoną tą, więc wystarczy tylko. Pięknie powinna być w ogóle ta czapka w drugą stronę, moim zdaniem. No ale dobra, już trudno. Ja wiem, że to dobrze wygląda. W kadrze to będzie pięknie, świątecznie wygląda. Znalazłem, słuchajcie, kilka bardzo fajnych, stojących ozdób świątecznych. Taki renifer, bardzo fajną jest. Taka choinka drewniana. Taki Mikołaj srebrniutki. I taka gwiazda. I chciałbym to tutaj sobie na tym blacie jakoś ułożyć fajnie. Może niekoniecznie wszystko, ale na przykład taką kompozycję. Taki renifer, o, ten Mikołaj może niekoniecznie, ale na przykład taką choinkę. I dookoła tego, słuchajcie, wydaje mi się, że idealnie będą pasować te lampki. Dobra. I mamy niby mniej więcej ułożone, nie? Mam nadzieję, że to w ogóle jakkolwiek widzicie. Za 3, 2, 1! Jak to wygląda? I się włączyła dyskoteka. Wspaniale. Akurat jak chciałem wam pokazać. Zmień tryb. Proszę cię, zmień tryb. Właśnie. Czy miałem jeszcze jakiś pomysł? Wydaje mi się, że te bombki, które mam, można na przykład jedną dać tutaj, będzie się ładnie od srebrnego odbijać. Dziękuję wam, słuchajcie, bardzo serdecznie za oglądanie kolejnego odcinka na moim kanale. Widzimy się już niedługo w kolejnych, takich bardziej świątecznych, takich klimatycznych odcinkach. Cześć!